Dzisiaj prowadzimy, czy prowadzą sobie poprawki do projektu. Projekt jest 3 w 1 plus 1, to znaczy mamy cały budynek, cały dom jednorodzinny, wszystko jest na HPL-u. To wszystko to jest nic innego jak HPL, czyli mamy płytę. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że całość została tutaj w odpowiedni sposób zaprojektowana i zaprojektowana tak, żeby można było podać wszystkie potrzebne elementy. Dokładnie tak samo są zaprojektowane te belki, to znaczy mamy płytę, która jest tutaj z boku i na górze mamy obróbkę blacharską. Tutaj wprowadzamy taki eksperymentalny element, tu będą palisady. Tu mamy linkie i to nie jest nic nowego, ale tu wprowadzamy nowy element. To znaczy, tutaj mamy gotowe stopnie, które sobie wyfrezujemy i w środek wprowadzimy LEDy. Kwestia jeszcze rozmowy z wykonawcą, czy ten wykonawca, który będzie grzebał nad tym projektem, czy on sobie z tym tematem w taki sposób poradzi, dlatego że z jednej strony można to fajnie zrobić, z drugiej strony będzie wymagało to naprawdę dość mocnego popisu. Co mamy tutaj? Zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji przede wszystkim to, że tego klinkieru pojawiło się więcej. Mamy tutaj budynek, który łączy ze sobą elewację wentylowaną, czyli właśnie płyta HPL z dwoma różnymi strukturami, czyli gładka i drewnopodobna, plus do tego mamy klinkier. Do tego mamy jeszcze zagospodarowanie terenu z bardzo fajnym koszem, jeżeli o to chodzi. Do tego mamy ogrodzenie i jeszcze chwilę temu wyglądało to tak, że mieliśmy te wystające palisady w taki sposób, prawda? Czyli myśmy je mieli prosto. Ale ponieważ tutaj bardzo ważne jest, żeby zachować jak największą prywatność, robimy je po prostu pod zgłosem. Tutaj nie ma tak naprawdę jednego umówionego elementu, który byśmy całkowicie zostawiali. Ważne jest to, żeby tutaj dla klienta wprowadzić takie elementy, które sprawią, że będzie się czuł jak najbardziej komfortowo, prawda? Więc my w tym momencie musimy wziąć pod uwagę, że ten budynek, że cały projekt musi spełniać wszystkie warunki stawiane przez klienta. Ważne tutaj jest też to, żebyśmy się tutaj wstrzelili ze wszystkimi elementami, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to fizycznie może być krucho, prawda? Ważną rzeczą tutaj przy wszelkiego rodzaju poprawkach jest to, że ja staram się naprawdę dojść do tego, do ładu, do składu z tym wszystkim, tak żeby to miało ręce i nogi i żebyśmy, czy jeżeli zaczynamy, czy jeżeli już jesteśmy na tym etapie wykończeniowym, żebyśmy tutaj mieli dość fajnie zgrane te elementy i żeby one jednak wynikały jeden z drugiego. Okej. Tu mamy wrzucone, mamy płyty, mamy to wszystko. Jeszcze bardzo fajna rzecz, którą za każdym razem robimy, czyli LEDy, które nam tutaj ładnie z góry świecą i one wynikają z czegoś, prawda? Czyli tu mamy od środka, one prowadzą naszego petenta, czyli właśnie na przykład gościa czy właściciela. Tu mamy w ten sposób, że mamy lampki z dochą i tu mamy również listwy, które są pozatapiane. Także tutaj mamy dość dużo oświetlenia. Podjazd jest bardzo prosty, brama jest bardzo prosta, otwierana na dwie strony. Furtka znajduje się tylko i wyłącznie pod koszem, prawda? Bo tutaj nie zakładamy, że ktoś będzie wchodził tędy. Tu mamy dodatkowy budynek z wędzarnią. No i tak naprawdę zostało parę detali do skończenia.
I teraz po zaimportowaniu wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tutaj poza takimi drobnymi jeszcze rzeczami jak... O, właśnie to. Mamy w tym momencie clean. O, mamy ogrodzenie betonowe. No i w tym momencie, w tym miejscu bardzo ładnie się... bardzo ładnie nasze elementy się gubią. Dokładnie, czyli w tą stronę nie widać, w tą stronę widać. Więc ja myślę, że to będzie ten element, który będzie bardzo fajnie wyglądał. Tu mamy też poziomkową, czyli będziemy mieli podświetlanie. Teraz tak, tu mamy szkło czyste, więc ja myślę, że to sobie na sekundkę włączymy. I tu sobie wrzucimy neon. I teraz sprawdźmy. Moim zdaniem rewelacja. Że kwestia wymiany poszycia elementów i już w tym momencie mamy bardzo fajny rewelka.